Witam widzów Racjonalisty TV i czytelników, widzów kwartalnika Racje dla serc i umysłów. Naszym gościem, ale prawie gospodarzem razem ze mną jest dr Justyna Smoleńska-Rowiejska. Dzień dobry. Nie zawsze przedstawiam Cię razem z tytułem, ale dzisiaj Dzień Filozofii, jak się przed chwilą od Ciebie Światowy nawet Dzień Filozofii, tak. Także wypada chyba dostrzec ten wymiar naukowy. A chciałem dodać do tego, że jesteś doktorem czy doktorką filozofii, ale też psychologii, co ma znaczenie. W psychologii nie mam oficjalnie tytułu doktora, tylko egzaminy doktorskie, więc może... No, to i tak bardzo dużo. A to ma szczególne znaczenie, połączenie tych obu dyscyplin ze względu na temat planowany dzisiejszej rozmowy, którym jest nienawiść, a konkretniej prawo do nienawiści i różne związane z tym bardziej szczegółowe problemy. Zanim przejdziemy, chciałem słówko wstępu. Proszę bardzo, to potrwa jakieś 5 minut. Nie, nie, potrwa mam nadzieję półtorej minuty, albo krócej. Ty już cierpliwość, po prostu już Cię znam. No, ale... ja ostatnio nie wygłaszam wstępu. Dobrze, oczywiście. Nie, ale chciałem powiedzieć rzecz taką dość oczywistą, że słyszymy i czytamy o mowie nienawiści ostatnio, albo o hejcie wszędzie i prawie cały czas. I za każdym razem jest to, jeśli się o tym mówi, a nie to mówi, to właściwie wszyscy mniej lub bardziej otwarcie albo wyrażają to w sposób jakiś implicytny, potępiają tę mowę nienawiści. Oczywiście. No, oczywiście, nie oczywiście, bo dzisiaj będziemy oczywiście to troszkę problematyzować. Tak, tak. Ja chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że tak naprawdę w większości wypadków tej tak zwanej mowy nienawiści nie chodzi o nienawiść, tylko chodzi o agresywne chamstwo, które no, w sposób oczywisty dla mnie jest no, żałosne, beznadziejne i godne potępienia. Czasem jednak chodzi o agresywne chamstwo na tle nienawiści wobec grup, które są temu zupełnie są niewinne niczemu zupełnie, bo być może nienawiść czasem jest zasłużona, o tym będzie za chwilę. Grup takich jak no, osoby homoseksualne czy inne mniejszości, które są nienawidzone albo no, z różnych względów, na podłożu ideologicznym, albo psychologiczno-ideologicznym, albo seksualno-ideologicznym i tak dalej. No poprzez samą inność czasami. Przez samą inność, no i to oczywiście też jest godne potępienia jednoznaczne. No jednak ja bym chciał, żebyśmy porozmawiali o prawie do nienawiści, dlatego, że wydaje się, że jednak w niektórych wypadkach być może nie jest tak zupełnie oczywiste, że nie mamy tego prawa, a nawet ja bym poszedł dalej i powiedział, że czasem myślę, że mamy prawo do nienawiści. I zanim przejdziemy do właściwego tematu, chciałem Cię poprosić o jakąś definicję nienawiści właśnie z perspektywy filozoficzno-psychologicznej, bo zjawisko ma jest no, ważne i ma oba aspekty oczywiście, jest i filozoficzne i psychologiczne. No tak, jest też jest psychologiczne, jest filozoficzne, jest też słownikowe, jeżeli chodzi o znaczenie w języku polskim. I to są różne definicje, trochę. To znaczy, jadąc tutaj zastanawiałam się, bo też jestem zdania, że należy jednak od takiej definicji zacząć, żebyśmy wiedzieli, z której perspektywy będziemy o tej nienawiści mówić. Natomiast nie wiem, czy nam się do tej rozmowy przydadzą różne definicje, powiedzmy, czy funkcjonowanie znaczenia nienawiści w filozofii. No raczej nie. Bo wiesz, bo można mówić o nienawiści, zaraz przejdę do tego właściwego znaczenia, o którym chcę dzisiaj powiedzieć, ale tak jak zapytałeś o filozofię, można mówić o nienawiści, której pierwszy jako takiego znaczącego, istotowego pojęcia użył już Empedokles, prawda? I to była nienawiść przeciwstawna miłości, była jako jedna z dwóch sił takich istotowych, kształtujących świat, prawda? Czy rządzących tymi czterema z kolei żywiołami. Wręcz była zasadą świata, tak jak zasadą świata była miłość dla Empedoklesa. Ale nie będziemy tu chyba mówili o nienawiści jako zasadzie bytu, chociaż... Ja bym pomyślałem dzisiaj też troszkę, myśląc o naszej rozmowie i o tym, jakie wątki powinny, czy dobrze by było, żeby się pojawiły,
Też pomyślałem o tym, nie o Empedoklesie, ale o związkach między miłością i nienawiścią. Mm-hmm. I sobie pomyślałem, że to będzie osobny temat na przyszłość, bo bardzo ciekawy na pewno. To znaczy ja na pewno, no na pewno to nic nie wiemy na pewno, ale... Że ciekawy to... Ale tak myślałam, żeby później już w tej rozmowie naszej, jeżeli ona się potoczy takim torem sprzyjającym temu, można by podnieść rzeczywiście relacje miłości i nienawiści jako tych właśnie takich sił, które działają no, choćby też w społeczeństwie, bo o społeczeństwie mamy mówić i właśnie może jako pewne zasady. Bo tutaj jeszcze tylko nawiązując do tego Empedoklesa, a później Maxa Schellera też, który też mówił o intencjonalnych, prawda, aktach intencjonalnych, emocjonalnych aktach intencjonalnych właśnie miłości i nienawiści. U Empedoklesa nienawiść rozpraszała, była siłą rozpraszającą, miłość łączącą, jednoczącą. U Schellera nienawiść powoduje jakby oddalanie się od wartości, a miłość przybliżanie się do nich. Można by to wykorzystać w tych, powiedzmy, takich analizach funkcjonowania nienawiści w społeczeństwie. Ale to, o czym ja chciałam powiedzieć, co wydaje mi się może bardziej będzie przydatne nam teraz, to chciałam powiedzieć, co mówi przede wszystkim słownik języka polskiego, bo takie jak mówimy o nienawiści, którą posługujemy się na co dzień, czy jak wypowiadamy słowa, nie wiem, nienawidzę Ciebie, nienawidzę Was, nienawidzę tamtych grup, czy jakiejś ideologii, no to raczej posługujemy się tym znaczeniem takim, które funkcjonuje w użyciu potocznym, tak. I słownik języka polskiego mówi nam właściwie tylko, a może aż tyle, że jest to bardzo głęboka niechęć, prawda, do czegoś, do kogoś. Ja zastanawiając się nad tym, zastanawiałam się, co może być takiego przeciwnego, jeżeli chodzi o słownikowe rozróżnienia, i znalazłam w słowniku Doroszewskiego coś, co chcę przeczytać, a mianowicie słowo, którego szczerze mówiąc może nie tyle nie znałam, nie używałam, bo ono w użyciu właśnie powszechnym takie pospolite nie jest, a jest to słowo z kolei nawidzieć. Tak, no. Mamy słowo nienawidzieć, to jest no to tak. Słowo nawidzieć. I zastanowiło mnie właśnie to przeciwstawne słowo. Ja przeczytam, to jest krótka taka definicja leksykalna. Mianowicie nawidzieć według tego słownika Doroszewskiego, nawidzę, nawidzą, nawidź, nawidziany i tak dalej, to dawniej znaczyło lubić kogo, sprzyjać komu, widzieć kogo chętnie. Na przykład wesołą kampanię i brząkanie szkłem nad wszystko nawidził, często nawet służby dla uciechy zaniedbując, co jest w Potopie Sienkiewicza. Albo, jak podaje Karpowicz w swoim tłumaczeniu psalmu 256, zazdrośnik bowiem ciska płomienie, które go czynią nienawidnym. I tutaj wydaje mi się, że to jest istotne, że właśnie ta nienawiść, czy to takie słownikowe i później powszechne w użyciu słowo nienawiść, nienawidzieć, wzięło się właśnie z tej przeciwstawności tego chętnego lubienia i widzenia kogoś, prawda? Czyli powiedziałabym, że może jest to związane z jednak z pewnym takim, nawet nie tyle za zamierzoną postawą, co właśnie z pewnym odruchem, prawda? Taką odrazą, która... No ale ten odruch czasem kształtuje się na różnej bazie, niekoniecznie jakichś osobistych idiosynkrazji. Nie jest to koniecznie i czasem może nawet jest to nie jest właśnie jakiś taki afekt, no bo trudno by mówić, że nagle, prawda, widzę kogoś i tak jak się zakochujemy na przykład nagle, bo tak bywa, prawda, mówi się, że... że czasami zakochanie jest od pierwszego wejrzenia, tak raczej nienawiść od pierwszego wejrzenia nie bywa, prawda? Musi jednak, no... Jakąś... Mnie się może zdarza, ale nie jestem pewien, czy to jest jakaś niechęć. Zacznę się ciebie bać. No nie, to już jesteśmy dawno po tym pierwszym wejrzeniu, to jak dotąd się nie zdarzyło, to chyba się nie zdarzy. Ale chciałem, odwołując się i do jednej definicji, do tej historycznej, o której teraz mówiłaś, to mi się podoba, że nienawidzimy kogoś, kogo nie chcemy widzieć, prawda? Chociaż wydaje mi się, że współcześnie to pojęcie funkcjonuje jednak troszkę inaczej, że to jest coś więcej niż nie chcemy tak, widzieć. Tak, ono się zradykalizowało, to zdecydowanie. To chciałem zapytać w nawiązaniu może głównie do tej słownikowej, pierwszej definicji, o tej głębokiej niechęci do kogoś. Czy według Ciebie, albo ewentualnie innego autora jeszcze, którego może masz w telefonie zachowanego, ta niechęć musi być trwała, żeby ją nazwać nienawiścią, czy może być chwilowa?
Dla mnie to jest dość ważne pytanie i ciekaw jestem zupełnie serio, co myślisz, bo mi się dość często zdarza kogoś nienawidzieć, wydaje mi się, że to jest rodzaj nienawiści albo nie jest, ale to trwa krótko. Mhm. To ma masę i konsekwencji i zalet, o których nie chcę w tej chwili długo opowiadać, więc chciałem zapytać, co o tym sądzisz, czy niechęć chwilowa, no powiedzmy pięciominutowa, ale bardzo żywa, ostra. czy nawet powiedzmy całodzienna, no ale już nie taka, która człowieka prześladuje, gnębi i zżera tygodniami, rozumiem, miesiącami. Tak, rozumiem, o co ci chodzi. Chociaż akurat twój przykład, jak mówisz, że zdarzać się tak nienawidzić, głównie PiS-u, dosyć krótko, no już nie wnikam kogo i co tam. No ale ja chciałem, żeby było jasne dla naszych. Dobrze. Wiesz, to by pokazywało, ten twój przykład by pokazywał, przepraszam, jestem po chorobie jeszcze. Ja w trakcie chorobie. To by pokazywało, że właśnie nienawiść jest uczuciem, tak, które no, bywa, jak to uczucie, czasami przychodzi, czasami odchodzi i nie wiem, może nie mamy nad tym jakiegoś panowania. Ja albo przynajmniej nie do tego stopnia, jakbyśmy chcieli mieć. No bo nie wiem, ja na przykład nie chciałabym, żeby nawiedzały mnie uczucia nienawiści, a czasami zdarza mi się czuć tak dużą niechęć czy odrazę do kogoś lub czegoś, do jakiegoś zjawiska czy zachowania, że no, trudno w sobie jakby zatrzymać to, prawda? Przynajmniej ten pierwszy taki odruch. No dobrze, ale natomiast czy według mnie to jest... Słuchaj, no ja myślę, że to jest tak, że jest to jednak uczucie i teraz możemy albo to uczucie właśnie przyjąć jako coś, co... z czym nie będziemy jakby się borykali, czy po prostu zaakceptujemy, jeżeli w ogóle da się zaakceptować nienawiść, znaczy nie będziemy się przed nim bronili, tak? Po prostu przyjmiemy, że ja taką niechęć, czy odrazę, czy głębokie jakieś takie... Wściekłość jakąś, tak. No, oburzenie, wszystko razem. No tak, tak. Jeszcze agresję wręcz do czegoś, czy do kogoś czujemy i nie będziemy się temu w sobie przeciwstawiać, no to w pewnym momencie może stać się to wręcz jakąś naszą taką postawą życiową. Tak. No, wydaje mi się, że badania psychologiczne, gdzieś coś na ten temat czytałem, pokazują, ale podkreślam, wydaje mi się, w tej chwili nie jestem pewien, czy dobrze wszystko pamiętam, że im mniej się bronimy przed jakimiś stanami uczuciowymi czy emocjonalnymi, tym mniejsza jest szansa, że one będą zalegać w nas. No to może, wiesz, ja tu akurat, może dlatego... mimo tego, że mam te studia i doktoranckie też psychologii, to jednak już dawno temu psychologią się nie zajmuję, to ty się znasz na tym lepiej. Tych badań nie śledzę i być może tak jest, ale chodziło mi może nie o sam jakby wprost mechanizm zwalczania, tylko raczej o to, że kiedy... no jakoś właśnie no, albo zwalczamy, albo pozwalamy, znaczy nie zwalczamy, ale pozwalamy jakby sobie z tym żyć, to w pewnym momencie staje się to takim naszym nie wiem, no rodzajem, sposobem na relacje ze światem, prawda, czy no to w moim wypadku ludźmi. Tak nie jest, ale nie odpowiedziałaś mi chyba na razie na moje podstawowe pytanie, czy na określenie, nazwę nienawiści zasługuje taki stan, no, który jest wyraźnie przejściowy. Aha, wiesz co, no jeżeli byśmy przyjęli, że ta nienawiść jest uczuciem, to dlaczego nie? No nie, bo po prostu dlatego, że nazywamy rzeczy różnie w zależności od różnych ogólnych cech i ogólną cechą byłaby ta żywa, głęboka niechęć i bardziej szczegółowych cech, jak to, o co pytam, czyli głęboka niechęć, zgoda, to jest nienawiść, ale czy głęboka niechęć, która trwa, czy która jest przelotna? Wiesz, ja się jakoś... Czy jedna i druga, czy można kogoś przez minutę nienawidzieć? Wiesz, czasami małe dzieci mówią, czy może nie tylko małe, mówią do rodziców, czy jakichś swoich opiekunów w każdym nienawidzę razie. Nienawidzę cię, prawda? No, ale tak to znaczy robią. Kocham cię i mnie zraniłaś. No więc właśnie, więc wtedy nie jest to... nie nazwalibyśmy tego w sensie definicji nienawiścią, prawda? Tylko raczej no właśnie jakimś taką nieumiejętnością wyrażenia szerszego może uczucia czy jakiegoś afektu, które akurat w tym młodym człowieku w tym danym momencie się pojawiło. Bo trudno podejrzewać, że dziecko, które za chwilę tuli swoją mamę,
chwilę wcześniej, a nawet w tym samym momencie wykrzykują i wykrzykuje nienawidzę cię, żeby faktycznie czuło nienawiść jako głęboką niechęć i odrazę, prawda? W ogóle nie wiem, czy dzieci odczuwają głęboką niechęć i odrazę, zwłaszcza trwałą. No dobrze, to już nie chcę cię gnębić. Rozumiem, nie, bo się po prostu jest... nie jest po prostu zupełnie jakby... Chciałem zapytać o jeden jeszcze aspekt, tak. Ten jeszcze pozostając w sferze próby. Jak mnie będziesz gnębił, to zacznę cię głęboko, że będę miał głęboko niechęć, ale nie wiem, może tylko chwilowo. Mam nadzieję. Chciałem jeszcze zapytać przez analogię do gniewu i oburzenia, o których i różni autorzy, już począwszy chyba od Arystotelesa, a może jeszcze wcześniej, mówili i pisali, że gniew czy oburzenie mogą być słuszne lub niesłuszne. Ja się z tym zgadzam, tak, oczywiście, że mogą być słuszne i niesłuszne. Właśnie chciałem zapytać, czy nienawiść może być słuszna. No tak, o ile uważam, że gniew może być słuszny, a nawet powinien być czasami słuszny, ponieważ są sytuacje, które wymagają od nas zagniewania się, takiej postawy buntu pewnego, przeciwstawienia się jakiejś niesprawiedliwości indywidualnej czy społecznej. Potępienia też, prawda? No, z potępieniem nie wiem, czy bym szła no w skrajnych przypadkach tak daleko. Zachowań, działań, tak, no nie wiem, czy ludzi, tu bym się zastanawiała, ale to o potępieniu to może byśmy teraz nie szli w te tory. Natomiast co do nienawiści, czy ona może być słuszna, czy nie, czy tu mam pewne, wiesz, wahania, dlatego, że jeśli ta nienawiść jest wezbranym w nas uczuciem, to samo uczucie tutaj by nie podlegało takim, nie wiem, wartościowaniom, prawda, jako ten właśnie to uczucie, które się pojawia. Jeżeli byśmy przyjmowali nienawiść jako takie stałe nasze odniesienie do czegoś, kogoś, zjawiska i tak dalej, drugiego człowieka, grup społecznych, to ja bym raczej się chyba nie zgodziła z tym, że jest to słuszna że postawa. Może być słuszna. Tak. Ja przeczytałem parę dni temu na czyimś blogu jakiejś pani, która urodziła się rok mniej więcej przed wojną drugą światową i pisała o swojej nienawiści do Niemców jako narodu. Ale dzisiaj nadal taką nienawiść? Nadal ją czuje i broniła w tym blogu prawa do swojej nienawiści właśnie do Niemców, bo napisała, że całe jej dzieciństwo było koszmarem, zamordowano jej prawie całą rodzinę, w dodatku jakieś dodatkowe okoliczności. No wszystko był taki koszmar i w tak ogromny sposób ją po pierwsze zraniło oczywiście, raniło ją przez ileś lat, ukształtowało, no właściwie zniszczyło jej całe życie, że ona uważa, że to uzasadnia jej nienawiść jako moralnie w porządku. Nie wiem, czy używa słowa moralnie, ale wyraźnie takie było przesłanie całego tego, w obronie jej prawa do nienawiści to było. Ja uważam, że ona ma prawo do nienawiści, czyli, że można by powiedzieć, chociaż to chyba nie jest przyjęte w takim uzusie, mówienie o słusznej nienawiści, ale wydaje mi się, że w tym wypadku i podobnych oczywiście, chociaż ja sam nie tylko nie mam skłonności do takiej trwałej nienawiści całożyciowej, ale nawet chyba nie jestem do niej zdolny, bo to też jest pewien psychologiczny aspekt, czy ktoś jest zdolny do nienawiści. Ja mam z tym pewien problem, żeby podtrzymać w sobie nienawiść dostatecznie długo, żeby zasługiwała na tą zmianę. Tak. Ale no właśnie, ponieważ przed chwilą powiedziałaś, że chyba jednak uważasz, że nie może być słuszna nienawiść, to ciekaw jestem, co po tym przykładzie byś powiedziała. To znaczy, ja powiem tak. Trudno odmawiać osobom, które doświadczyły jakichś ogromnych traum, czy takiej hekatomby, jaką był Holokaust. Trudno, prawda, powiedzieć, stanąć przed takim człowiekiem i powiedzieć, nie masz prawa do tego bólu, bo ja bym powiedziała, że to raczej może jest właśnie rodzaj bólu, cierpienia tak długotrwałego, już pewnej pewnego takiego status quo, z którego się nie wychodzi. Ale czy to jest...
Czy to jest taka postawa nienawiści? Nie wiem. No, ona sama o tym tak pisze i to, ja bym tego nie podważał. Tyle tylko, że teraz sam odpowiadając na moje pytanie, zacząłem się zastanawiać, czy jednak nie ma różnicy, może sporej, między słuszną nienawiścią ewentualnie, a prawem do nienawiści. Być może jest tak, że można mieć to prawo, co jednak niekoniecznie musi znaczyć, że to jest słuszna w pełni nienawiść. Tak, bo powiedziałeś właśnie o tym aspekcie moralnym i teraz jeżeli właśnie do tego aspektu, czy tej płaszczyzny, prawda, moralności, czy etyki, no to też znowu, no mamy różne etyki. Na gruncie etyki chrześcijańskiej, która jest... To nie jest nasz ulubiony grunt. To może nie twój, no nie wiem, no to ja, nie mów za mnie, bo wiesz, ja też nie wiem, nie powiem, że może ulubiony, nie ulubiony, ale, no, ale nie wypowiadaj się za mnie tak grupowo, bo tu jeszcze nie stanowimy jedności. I wybiłeś mnie z tropu, o czym chciałam powiedzieć. No właśnie, ta etyka chrześcijańska, czy chrześcijaństwo jako takie, no jakby bazuje, czy fundamentem jest tutaj miłość, prawda, nie nienawiść. No, stara się jakby właśnie nienawiść miłością przezwyciężać. Sporo tak zabytków chrześcijańskich, które wprost wzywają do nienawiści. No tak. Osobiście znaczy, czytałem któryś numer niedzieli, gdzie jest napisane, znaczy wprost jest takie wezwanie do nienawiści wobec synów ciemności, zgodnie czy stosownie do ich winy. No ja chyba nie spotkałam się właśnie z wzywaniem do nienawiści, a ja się spotkałam. Ale powiedziałam o tym dlaczego, dlatego, że chciałam zwrócić uwagę. No tu jeszcze problematyczne jest, czy na łamach Pisma Katolickiego tekst jest faktycznie chrześcijański, prawda? No dobrze, ale to temat na osobną rozmowę. Tak. Natomiast po prostu chciałam zwrócić uwagę na to, że jednak są takie etyki, prawda, które zalecają przezwyciężenie nienawiści. Gdzie ta nienawiść no po prostu nie tyle może jest, znaczy jest negatywna, bo prowadzi do niszczenia samego człowieka, który nienawidzi. Znaczy właśnie, ja dlatego zapytałem o to, czy nienawiść, żeby zasłużyć na to miano, musi być trwała czy nie, że miałem to na myśli w dużej mierze, czy prowadzić do tego samozniszczenia, bo jeżeli jest trwała, no to w jakiejś mierze być może tak, czy powoduje jakieś zawężenie horyzontów, no różne, różne szkody przynosi również temu, kto nienawidzi. Tak. Ale jeżeli jest przejściowa, chwilowa, to być może pozwala odreagować jakąś emocję, która w jakiejś mierze może być uzasadniona i nie musi przynosić chyba jakiejś trwałej szkody. No jeżeli jest tak chwilowa jak u Ciebie, to właściwie jest tylko takim jakimś wyładowaniem gniewu. No była do wyładowania rzadko dochodzi, bo to przed telewizorem zwykle się dzieje, więc najwyżej na Facebooku wpiszę coś, też zwykle nie bardzo wulgarnie niestety, bo jakoś się tam mityguje. No dobrze, ale właśnie, to chciałem... Żeby, tak, żeby, tak? Nie skłócać tematu, bo zaraz przejdziemy do tego, co w telewizji i wiesz, nie przejdziemy. Albo do Facebooka. A możemy do tego przejść troszkę później, mówiąc o tej mowie z kolei nienawiści, prawda? Natomiast, no właśnie, jeżeli teraz mówimy o tej nienawiści jako takiej sile, która, znaczy o tyle, bo może nie jest słuszna, prawda, czy nie powinna być słuszna, ponieważ... dotyka i przedmiot nienawiści, ale i sam podmiot, który nienawidzi. A może nawet ten podmiot jeszcze bardziej, bo tak na dobrą sprawę, jeżeli... Nie wiem, czy ktoś mnie nienawidzi, szczerze mówiąc, bo się chyba nie spotkałam z takim... Gdyby ktoś z Państwa coś wiedział na ten temat, to prosimy o wiadomość. Nie, lepiej nie, proszę. Do mnie, nie, ja nie będę przekazywał. W sensie, no wiesz, ja to pewnie, jeżeli nawet by tak było, to bym może mniej odczuwała niż ta osoba, która by się napędzała, prawda, jakąś nienawiścią. Oczywiście jest tak, jak powiedziałeś wcześniej, o różnych grupach mniejszościowych, które takiej nienawiści doświadczają, jakiejś programowej wręcz, nie wiem, nienawiści, to tu zdarzają się przypadki na tyle ostre, że ta nienawiść przeradza się w czynną agresję i wtedy nienawiść dotyka też bezpośrednio, nie tylko słownie na przykład, ale też fizycznie tych danych osób czy grup. Natomiast i tak mam wrażenie, że, czy tak, może wrażenie to złe słowo, ale wydaje mi się, że
najbardziej nienawiść dotyka tego, który nienawidzi. No a co z tym przezwyciężaniem, bo powiedziałaś o tym, że na gruncie niektórych etyk no, wzywa się, czy przekonuje się do przezwyciężania w sobie. Tak, bo chciałem zapytać, co twoim zdaniem powinno w tej dziedzinie się dziać na gruncie czegoś, co byśmy nazwali etyką humanistyczną. Czy my powinniśmy starać się przezwyciężać, jako prezes Towarzystwa Humanistycznego? Nie przezwyciężasz. Ona się przezwycięża sama, jak już powiedziałem. Ale być może mógłbym przezwyciężać ją jeszcze skuteczniej albo jeszcze szybciej, no czy w ogóle się starać. U Ciebie to jest chyba kwestia Twojego temperamentu po prostu. Też mi się tak wydaje. Tak. Ale poczekaj, bo teraz mamy kilka wątków i ja chciałam coś powiedzieć. Jako prowadzący tę rozmowę zostać przy tym wątku przezwyciężania. Czy Twoim zdaniem to jest wartość i czy rzeczywiście to powinna być jakaś taka dyrektywa etyczna dla humanistów? Jak ja bym miała decydować, to bym powiedziała, że no dobrze, że byłaby taka zasada, powiedzmy. Może nie wiem, czy dyrektywa, bo no, znowu, to trudno po prostu narzucać zwalczanie uczuć, prawda? Ale pielęgnowanie pewnej postawy, która nie rozwija tej nienawiści, no myślę, że jest właśnie etyczne. Bo o czym chciałam powiedzieć i to będzie też odpowiedzią na to, ale zarazem nawiązaniem do tego, co mówiłam troszkę wcześniej, chwilę wcześniej. A też trochę do tego, co mówiłam na samym początku, czyli choćby do tego Maxa Schellera. Chodzi mi o to, że jeżeli nienawiść jest taką siłą, a jest, wydaje się, no po prostu widać, jak ona działa, taką siłą dezintegrującą, taką siłą rozpraszającą, taką siłą, która no właśnie oddala od wartości. Ale prawda? Może integruje, bo skupia człowieka na tym przedmiocie nienawiści. W tym sensie jest integrujący. No tak, i to nawet Arystoteles Empedoklesowi już zarzucał, że w tym znaczeniu jest scalająca. Arystotelesie. W tym sensie jest oczywiście scalająca, natomiast patrząc na takie skutki jakby dalekosiężne, prawda, czy no to jednak oddala od takich wartości pozytywnych, budujących. Już może nie będę tu wymieniała wszystkich wartości, czy tych, które są słuszne, a które niesłuszne, bo myślę, że to jest intuicyjne. Także jakby patrząc na taki bieg spraw, no chyba byłoby warto przyjąć, że trzymanie w sobie nienawiści, prawda, czy jakoś nie zabieganie, żeby to uczucie nie wzrastało i nie tkwiło w nas, no jest chyba właśnie humanistyczne. Znaczy, ja, chodzi mi po głowie, bo ja tam od dłuższego czasu zastanawiam się nad tym i kilka już rozmów w naszej TV jakoś się ocierało o ten temat. Na przykład rozmowa ze Staszkiem Ogirkiem o stosunku do naszego przeciwnika i o tym, czy to jest istota taka sama jak my. Kiedyś też chyba o prawie do pogardy rozmawialiśmy. Też o prawie do pogardy. Ja zauważyłem nie tak dawno, chyba po tej rozmowie właśnie o przeciwniku, czy to istota taka jak my, że jakimś tam symptomem tego, że człowiek albo nie nienawidzi, albo owszem nienawidzi, ale nie jest to taka obsesyjna nienawiść, która człowieka niszczy, jest zdolność do dostrzeżenia w tym, w osobie, która jest przedmiotem nienawiści, też jakieś zalety. I tam w rozmowie ze Staszkiem Ogirkiem obaj udowodniliśmy sami sobie i naszym widzom, przynajmniej tym, którzy oglądają i słuchają życzliwie, to znaczy chcąc zrozumieć, że obaj potrafimy, bo tam mówiliśmy w dużej mierze o swojej no, bardzo żywej niechęci czy nienawiści do przeciwnika politycznego. A jednocześnie poświęciliśmy może nawet 20 minut czy więcej czasu, mówiąc o jakichś tam zaletach, właśnie jednej, ale ważnej zalecie. I czy zgodzisz się ze mną, że, no właściwie nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, bo nie wiem, jak ja mam ostateczny pogląd w tej sprawie, że jeżeli dostrzegamy w tym obiekcie nienawiści zalety również, czyli oddajemy mu sprawiedliwość, to jednak świadczy o tym, że albo jest to jakaś szlachetna odmiana nienawiści, która no, nie zakłamuje rzeczywistości i nie zżera nas, bo
bo nie zamyka nas całkiem na jakąś wartość związaną z obiektem nienawiści, albo to może w ogóle nie jest nienawiść. Odpowiem za chwilę, tylko jeszcze jak to mówiłeś, to przypomniało mi się, jak nie wiem, kwadrans temu powiedziałeś o tym, że się nienawiść dzisiaj zaradykalizowała w stosunku, znaczy znaczenie tego słowa w języku polskim zradykalizowało się w stosunku do tego słownikowego i przyznałam Ci wtedy rację, bo no jeżeli byśmy, tak jak zgodnie z tym słownikiem przyjęli, że jest to głęboka niechęć do kogoś, to jeszcze ta niechęć, tak można by zakładać, nie prowadzi od razu do na przykład właśnie chęci zrobienia komuś krzywdy, prawda? A dzisiaj to, co zauważamy, zwłaszcza w takiej debacie publicznej, nie tylko politycznej, bo nie tylko tu chodzi o sferę polityki, ale też sferę takich może bardziej ogólnych zjawisk społecznych, mamy do czynienia no właśnie z tym przerodzeniem się tej niechęci w chęć uczynienia komuś czegoś złego. Chciałem tu wtrącić pewną rzecz jako psycholog i to już z pełnym przekonaniem. Tak. I to jest dość ważne w bezpośrednim nawiązaniu do tego, co mówisz. Bo też trzeba rozróżnić między chęcią zrobienia komuś krzywdy, a gotowością do zrobienia. To może... Ale to nie, to tak, jest ważne. Tak. Pozwól, że dokończę. Bo chciałem powiedzieć, że były badania dotyczące głównie przemocy w rodzinie, ale to prawie na pewno dotyczy każdej formy przemocy i chęci do zrobienia, na przykład użycia przemocy wobec kogoś lub nie. I okazało się w tych badaniach, że mężczyźni, bo tam badani byli głównie mężczyźni, którzy wyobrażają sobie, że krzywdzą swoje partnerki, robią to w wyobraźni, naprawdę tam duszą, je biją i tak dalej, potem o wiele rzadziej je duszą, czy biją, czy rzadziej stosują przemoc. Znaczy, to jest przykład odnoszący się do tego, co mówisz. To są faceci, którzy chcą zrobić komuś krzywdę, tej żonie, ale nie są do tego gotowi, bo z różnych innych względów się powstrzymują przed tym, prawda? To jest o tyle ważne, gdyby ktoś chciał skorzystać z naszej rozmowy do skonstruowania jakiejś swojej postawy życiowej w tej dziedzinie, to z tego by wynikało, żeby nie powstrzymywał się przynajmniej przed wyobrażaniem sobie, przed tą chęcią, ale żeby się owszem powstrzymywał przed samym czynem. Realizacją, tak. To możemy, wiesz, oczywiście, to trafne jest oczywiście rozróżnienie i możemy je przyjąć, że nie tylko jest to dzisiaj niechęć, którą odczuwamy, ale zarazem chęć uczynienia złego i wręcz gotowość do czynienia tego zła i czynienie tego zła, prawda? Więc jakby różne stopnie takie, można powiedzieć, możliwości tej nienawiści, że jest to nienawiść pewnej możliwości do uaktualnienia się, do realizacji, prawda, urzeczywistnienia już w rzeczywistości, w której funkcjonujemy. No ale teraz trochę mnie wybiłaś, bo nie wiem, i sam siebie tak, też, właśnie. Ale to mi się wydało ważnym. Może zrobimy przerwę. Ja Ci zadałem przed chwilą pytanie, na które bardzo bym chciał, żebyś odpowiedziała. Ty odpowiedziałaś, że za chwilę odpowiesz. Ale właśnie a przez to, że zrobię to rozumiem, to nie pamiętam, o jakie pytanie Ci chodziło, wiesz. Możemy zrobić chwilę przerwy. Dobrze. Tak. Jak będziemy robić takie przerwy, to się bateria wyczerpie. Nie, słuchaj. Nie, ja tutaj nie cofnę tego, musiałbym to cofnąć teraz. Nie, nie, nie cofnij, tylko może się pytanie Ci przypomnie. Tylko co? Pytanie się może Tobie przypomnie. A, nie, nie. Ajajajajaj. No może się potem przypomnę. Czekaj, ale dlaczego o tej radykalizacji? Przed chwilą. Nie, też nie było. A, już wiem, a, przypomniałem się. Trzeba było jednak przypomniałem dobra się. Stara babcina rada, żeby się wrócić na to samo miejsce. Pytałem Cię o to, czy jeśli jesteśmy w stanie dostrzec zalety tego kogoś, kogo nienawidzimy, to czy to jest jeszcze nienawiść, czy jakaś szczególna odmiana szlachetnej nienawiści? No nie wiem, czy nienawiść nazywałabym szlachetną. No, jeżeli dostrzegasz jednak jakieś wartości związane z przedmiotem nienawiści, to by pokazywało, że prawdopodobnie podejmujesz, mimo ogromnej niechęci dostrzegasz, no to pewnie za tym jest jakaś próba bycia sprawiedliwym i tak dalej. Ale to już by się wiązało z inną cnotą, pewnie z jakąś cnotą, nie wiem, mądrości, roztropności też, i tak dalej, prawda? Tak. Która jest mi bliska, bo jestem za tym, żeby niezależnie od tego, jak
jak daleki od nas jest nasz przeciwnik czy oponent, wróg, no, dobrze byłoby dostrzegać w nim choćby człowieka, prawda, drugiego, co już jest taką chyba najbardziej ogólną, ale jednak wspólną płaszczyzną, może nie prowadzącą do porozumienia, ale pozwalającą no właśnie z pewnym szacunkiem spojrzeć na drugiego. Ja to mi się nie zgodził, bo ja właśnie dlatego kogoś nienawidzę, że on jest człowiekiem i mam prawo od niego czegoś oczekiwać, na przykład jakiejś etyczności elementarnej. Ja żadnego zwierzęcia nie nienawidzę, bo to byłby nonsens zupełny i absurd, ponieważ zwierzę no, jakoś nie odpowiada za swoje czyny, tylko proces ewolucji odpowiada. Natomiast jeśli miałbym siebie usprawiedliwiać, czy wręcz twierdzić, że moja nienawiść jest słuszna wobec kogoś, to właśnie dlatego, że on jest człowiekiem i że mogę od niego oczekiwać jakiejś elementarnej przyzwoitości, a przynajmniej nie okrucieństwa, albo nie jakiejś jakby przemocowości, agresywności i tak dalej. Zgadzam się z tobą, że oczekując od drugiego człowieka choćby elementarnego takiego, nie wiem, zachowania etycznego, powiedzmy, i kiedy go ten człowiek drugi nie wykazuje, to czujemy się nie tylko zawiedzeni, ale wręcz zagniewani i może czujemy wręcz jakąś odrazę. Ale ja znowu z kolei przewrotnie, mimo wszystko cały czas mam nadzieję, że w tym człowieku, który teraz postępuje tak, a nie inaczej, gdzieś zobaczę tego prawdziwego człowieka. Że to są tylko takie negatywne, powiedzmy, zachowania, które on przejawia, prawda? A wewnątrz jest to człowiek, który tak samo jak ja, no chociaż łączy nas właśnie ta jedność, nie wiem, gatunkowa jakaś i przez to jakaś solidarność. Więc tu może mam taką głębszą nadzieję nawet wobec tych nienawistników. No. Czyli... Czy takich, w każdym razie osób, które mogą być agresywne, które wzbudzają we mnie najmniej. Ale to co z tą nienawiścią, która jednak oddaje komuś sprawiedliwość? Czy to jest nienawiść mimo wszystko, jeśli ja odczuwam cały czas tą żywą niechęć, a z drugiej strony dostrzegam w nim jakieś zalety i gotów jestem to przyznać publicznie, to czy ten stan ogólny to jest nienawiść, jakaś forma, czy ja myślę, że w momencie, kiedy zaczynamy, no bo to już się włącza rozum, prawda, nie tylko emocje, no bo kiedy zaczynasz rozważać, że jakieś wartości, które dostrzegasz w tym drugim człowieku, choćby wartość bycia, nie wiem, człowiekiem, tak jak ja to dostrzegam, czy jakieś inne wartości czy zalety, które ty w tym momencie dostrzegasz, bo potrzebne ci są do zbudowania tej właśnie postawy takiej wychodzącej ku temu człowiekowi, mimo... No już tak daleko bym nie szedł, mając siebie na myśli. Okay. Ale tak się zastanawiam, teraz to... Poczekaj, bo ja znowu zgubię wątek, bo tak jak mi przerywasz, to gubię wątek. To ja bym powiedziała, że w tym momencie na tyle osłabiamy jednak taką pierwotnie w nas wzbudzoną, pierwotnie mówię, że w sensie niezależnie od nas, od naszego rozumu wzbudzoną niechęć, nienawiść, że być może już od tej nienawiści odchodzimy, bo właśnie rozum przejmuje jakby tutaj władanie nad tym, nad tą emocją. Mnie się wydaje, że to nie musi być tylko rozum, bo na przykład taka zwykła elementarna empatia. Albo empatia, no tak, jeśli ale chodzi mi o taką nagłą emocję, która się pojawia, prawda, no to wiesz, empatia też jednak nie jest tylko afektem, no wymaga takiego pewnego zdrowo, przynajmniej rozsądkowego spojrzenia, prawda, szerokiego, namysłu jakiegoś czasem. Tak się właśnie zastanawiam, bo to, co powiedziałem ostatnio, mi chodzi po głowie od jakiegoś czasu, ale w kontekście tego, o czym mówiliśmy parę minut temu, czyli tej nienawiści w ramach etyki humanistycznej, czy nie byłaby dopuszczalna właśnie taka odmiana nienawiści w ramach tej etyki, że owszem, można nienawidzieć, czy ma się prawo do nienawiści, pod warunkiem, że ono ci nie zamknie całkowicie oczu na czyjeś zalety albo na coś w tym człowieku jeszcze, co niekoniecznie jest zaletą, ale też nie jest jakąś przyczyną nienawiści.
Ale to... Prawo do nienawiści, tak jak powiedziałam wcześniej, no nie, znaczy mamy prawo do nienawiści, tak jak mamy prawo do miłości, do każdego uczucia, które się w nas pojawia. No do miłości, to natomiast, nie ma wątpliwości. No nie, ale chodzi mi, bo prawda, jeżeli nienawiść jest uczuciem, a jest, przynajmniej na początku, kiedy się pojawia i kiedy właśnie nie robimy z tego jakiejś postawy życiowej, no to oczywiście, że mamy prawo, no bo nie zakaże, nie jest to możliwe, żeby zakazać sobie uczuć, które się pojawiają. Jeżeli właśnie staje się to pewną postawą, czyli ta postawa niechęci, to uczucie niechęci przeradza się w pewną postawę taką wrogości, prawda, która właśnie jest wtedy już tą gotowością do złego, no to tego bym odmawiała, znaczy prawa, no, uznałabym to za złe moralnie. Mhm. Bo najogólniej mówiąc, chciałem teraz wrócić do takiego najbardziej głównego tematu naszej rozmowy, tak jak to sobie zaplanowałem przynajmniej, o ile ja w ogóle coś planuję, czyli do tego prawa nienawiści. Plany w ogóle nie dają się przeprowadzić w naszym przypadku. To zgadzamy się oczywiście, że wszyscy mamy prawo do nienawiści, no szczególnie w wypadkach takich jak w tym przykładzie, o którym mówiłem, ale moim zdaniem wielu innych też, na przykład w obecnej sytuacji politycznej w Polsce. Moim zdaniem ja na przykład, czy w ogóle my, czy my wszyscy mamy prawo do nienawiści wobec obecnej władzy, pod warunkiem właśnie, że to się nie zamienia w gotowość do, nie wiem, mordu na przykład, czy czegoś w tym rodzaju. Ale nawiązując do niektórych wątków, o których mówiłaś, chciałem zapytać, żeby stało się bardziej jasne i co chciałbym, żeby to była druga część naszej rozmowy, że jak powinniśmy postępować z tym naszym prawem do nienawiści, bo między prawem do nienawiści a korzystaniem z tego prawa do nienawiści, no czasem nie ma przepaści, a czasem jest przepaść. Czasem jest tak, że ktoś sobie daje prawo do nienawiści, no tylko takiej teoretycznej, prawda, przed telewizorem. Ktoś inny pisze nienawistne komentarze, które mogą być mową nienawiści, jeśli są zupełnie niesprawiedliwe. A ktoś jeszcze może chcieć iść dalej, organizować na przykład jakąś grupę ludzi, która nada temu jeszcze bardziej konkretny kształt. Jak to jest z korzystaniem z prawa do nienawiści? No właśnie chciałam już też do tego nawiązać, może powinno się to nawet wcześniej pojawić w naszej rozmowie. Chodzi mi no głównie też o mowę nienawiści, czy takie już czynne, nienawistne zachowania. Bo teraz jeszcze też, jak przed chwilą mówiłeś o tym, ten przykład bardzo drastyczny, prawda, o tej kobiecie, która, no i nie ona jedna, takich ludzi jest przecież tysiące, jeśli nie wiem, nie miliony. Nie miliony. Jeżeli taka nienawiść jako uczucie, jako niechęć pojawia się i ona jest może czymś w rodzaju słusznego gniewu albo oburzenia za krzywdę, jakiej się doświadczyło, ale nie jest taką, nie pozwalamy sobie na to, żeby jakby niszczyła czy drugiego człowieka, czy innych ludzi, nie była kierowana wobec innych. To jest dla nas szkodą, prawda, kiedy niszczy nas taka nienawiść, ale póki nie działa to na szkodę innych i jakoś pozwala nam to funkcjonować, nie, bo tak sobie radzimy z jakąś traumą czy krzywdą, no nie możemy takiego prawa odmawiać nikomu do takiego przeżywania, bo każdy przeżywa indywidualnie. Natomiast kiedy właśnie jakieś nasze nastawienie prywatne związane, nie wiem, ze światopoglądem, jaki wyznajemy, czy z jakimś prawem etycznym, które jest nam bliskie. I coś wzbudza w nas nienawiść, ale my do tej nienawiści jakby, tę nienawiść szerzymy, tak? Podżegnujemy innych do tego, żeby podobnie odczuwali jak my. Czyli właśnie posługujemy się jakąś mową nienawiści, albo zaszczuwamy jakiegoś człowieka, czy jakiejś grupy ludzi. Czyli jakby kiedy porywamy przemówieniem nienawistnym. No, choćby, nie wiem, przemówieniem w telewizji, postem na Facebooku, który nam się wydaje nawet może właśnie jakimś słusznym gniewem, a tak na dobrą sprawę nie pokazuje mojego zagniewania, czy mojego, tej osoby, prawda, zagniewania czy niechęci, tylko podżegnuje tłumy innych ludzi, którzy być może by nie poczuli tej niechęci, gdyby nie to podżegnywanie. I to podżeganie. Jest, podżeganie, tak, przepraszam. Więc tutaj po prostu jest ten jakby, wydaje mi się, ta granica
między tym, kiedy ta nienawiść jest moja prywatna i albo mi służy, albo nie, ale to jest moja prywatna sprawa, albo staje się już po prostu bardzo niebezpiecznym narzędziem. No tak, tak. To mnie dwa tygodnie temu, albo nawet nie aż dwa tygodnie temu, w telewizji publicznej zdarzyło mi się być i po raz któryś właśnie w tym programie zauważyłem no coś, co prawie każdy zauważył, ale dodam do tego aspekcik szczególny, że no to są takie seanse nienawiści, te programy telewizyjne i w dużej mierze nawet takie rytualne. Na przykład w każdym z tych programów pojawia się temat Gazety Wyborczej, która coś rzekomo okropnego, strasznego zupełnie napisała. To jest oczywiście wszystko zmanipulowane, w odpowiednim sosie emocjonalnym osadzone i tak dalej. Ale nie chodzi tylko o Gazetę Wyborczą, chodzi też o tak zwane osoby LGBT. No i mają parę takich przedmiotów nienawiści, które za każdym razem no, są właśnie tak rytualnie tą nienawiścią, nienawiścią co? Zalewane powiedzmy, czy coś. I to jest na sali ci ludzie, którzy właśnie okazują nienawiść, tam krzyczą, robią miny, mówią tonem okropnym. To są w lwiej części ludzie z jakoś związani z Kościołem katolickim. Także na zakończenie chciałem się zapytać po tym wszystkim, co było powiedziane i przed tym wszystkim, co jeszcze kiedyś na ten temat powiemy, czy wydaje ci się, że możliwe jest cywilizowanie nienawiści? Bo zgadzamy się, że mamy prawo do nienawiści. Być może, chociaż tego nie rozstrzygnęliśmy, możemy jakoś z tego prawa korzystać. I podam jeden przykład, który moim zdaniem nadaje tej nienawiści bardziej humanistyczny charakter, jeśli nie zamyka nam ona oczu na zalety czyjeś, ale może da się coś ogólniejszego albo innego jeszcze powiedzieć na temat cywilizowania nienawiści, bo moim zdaniem to, co powiedziałem przed chwilą po raz kolejny, to jest forma cywilizowania nienawiści, ale czy coś jeszcze? A co powiedzieć, przypomnij mi przed chwilą? Bo przed chwilą powiedziałem, że to niezamykanie oczu, mimo żywej, głębokiej niechęci, na zalety jest cywilizowaniem nienawiści. Jeśli tak bardzo chcesz cywilizować nienawiść, no to... Pytam, czy to jest możliwe. To pewnie tak. No jest to jakimś rodzajem, tak jak też wcześniej i ty powiedziałeś, i ja, że jest to jakaś forma niedopuszczania do tego, żeby ta nienawiść z tego uczucia pierwotnego niechęci stała się czymś więcej, jakąś czynną agresją. A takie rozumienie nienawiści, czy to też jest forma cywilizowania nienawiści. Bo na przykład to, co my dzisiaj robimy, moim zdaniem, to my, że tak powiem, zwiększamy złożoność poznawczą nas wszystkich, również własną, w zakresie tego tematu, o którym mniej więcej mówimy. Moim zdaniem jest coś takiego, że generalnie biorąc złożoność poznawcza w zakresie no, każdym, jak dowolnego tematu, którym się zajmujemy, na którym się skupimy, powoduje, że lepiej widzimy daną sprawę w różnych szczegółach, wariantach, konfiguracjach i tak dalej. Oczywiście, tak. I to też może by była forma cywilizowania. No wiesz, temu dzisiaj wspomniałeś na początku, że jest Dzień Filozofii, Światowy Dzień Filozofii i oczywiście temu też służy filozofia, żeby zobaczyć, jaka jest istota rzeczy, zjawisk. Temu też służy takie roztrząsanie, powiedzmy, czy w takiej rozmowie, takie czynne rozważanie, czym coś jest, w tym przypadku nienawiść. To nam jakoś nie tylko ją przybliża, ale w jakiś sposób może racjonalizuje. Może dzięki temu możemy jakąś inną postawę wobec tej nienawiści właśnie wypracować. No ale to chyba wszystko zależy też od każdego człowieka indywidualnie. Co on teraz zrobi z tą wiedzą o nienawiści albo z takim wstępem, powiedziałabym, do wiedzy, bo to jeszcze nie wiedza, tylko takie pewne dopiero właśnie rozważania wstępne, które mają może każdego, i do tego zachęcam, pobudzić do własnego rozumienia tego zjawiska, jakim, czy tego uczucia, jakim jest nienawiść.
Czy to zmniejszy, że tak powiem, zło w świecie? Mam wątpliwości, bo nie sądzę, że te osoby, które rzeczywiście poddają się temu uczuciu i przejmują taką postawę czynnie gniewliwą, no, chciałabym. Te osoby, tak jak ja, szybciej się uwalniają od nienawiści i na zasadzie psychologicznego mechanizmu. Nie w każdym wypadku, bo jak dookoła nich, na przykład jak działają w grupie jakichś skinheadów, którzy napadają na grupy osób homoseksualnych, to oni wzajemnie się podtrzymują. No właśnie, otóż to, że teraz jakby to jest jeszcze ten problem, że nie mówimy tylko i wyłącznie o tej indywidualnej, znaczy tak jak wspomniałam wcześniej, no jeżeli by to dotyczyło tylko mnie, i mnie to by pozwalało jakoś sobie z jakimś problemem poradzić, ale nie wiem, no to proszę bardzo, ale teraz w grupie właśnie to się robi naprawdę groźne. Ale o czym ja chciałam powiedzieć? Jeszcze a propos tego dnia filozofii i takiej postawy, która mnie jest bliższa niż mimo wszystko ta nienawiść, nawet jak powiedziałeś, słuszna, czy taka, która wynika z takiego słusznego gniewu albo gdzieś jest z nim powiązana. Ja na ten Światowy Dzień Filozofii parę lat temu przytaczałam studentom, a dzisiaj to znowu przywołałam rano, taki fragment z Uczty Platona, jeśli mogę tak na koniec filozoficznie tutaj coś zacytować. Mam nadzieję, że o nienawiści będzie. Będzie o miłości, ale to przeciwstawna siła wobec nienawiści. Tam pada pytanie w pewnym momencie, kto zajmuje się filozofią, kto filozofuje? Mędrzec nie, bo już mądrość osiągnął, głupiec nie, bo go to nie interesuje, to dochodzenie i umiłowanie mądrości. I właśnie tak już mówię w dużym skrócie, że miłością zajmuje się Eros. Bo Eros jako ten właśnie, który ma umiłowanie, jest umiłowaniem samym w sobie, jeszcze ma umiłowanie do piękna, ma też umiłowanie do, no właśnie do mądrości. Ja bym tu powiedziała, że teraz właśnie ta droga do mądrości to jest droga poprzez umiłowanie jej, więc a mądrość daje też taką postawę, no właśnie, rozumienia i być może nie pozwalania sobie na to, żeby takie gniewliwe uczucia władały człowiekiem. Więc tu bym wybrała właśnie raczej taką drogę, niż nawet taką, nie wiem, słuszną nienawiść. Ale to mówię z dużym zastrzeżeniem. Taką cywilizowaną nienawiść. Ale mówię to z dużym zastrzeżeniem, dlatego że za co jestem wdzięczna, rzeczywistości nie doświadczyła mnie już trochę, ale nie na tyle, żebym może aż miała skłonność do noszenia w sobie jakiejś takiej permanentnej nienawiści. I mam nadzieję, że nigdy mi się to nie przydarzy, ale jak się przydarzy, to może wtedy zmienię zdanie, ale niech się nie przydarzy najlepiej. No to ja pozostać w takiej postawie. W formie takiej, no może końcowej swojej wypowiedzi, chociaż jeśli będziesz chciała coś odpowiedzieć, to zapraszam. Mamy całą drugą baterię. Nie, ja już... Chciałem moja powiedzieć, moja że świętość, mnie, czyli moja córka że już mnie czasem, martwi to, że jest za mało nienawiści wobec tych, którzy naprawdę na nią zasługują. Ale to jest, otwiera zupełnie nowy. Ale to wtedy bym powiedziała, że jest tutaj potrzebny właśnie słuszny gniew i kara, która powinna się należeć za zachowanie właśnie kary godne. No. To jest co innego niż nienawiść. Trochę co innego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Do widzenia Państwu.